Próby nadania tytułu honorowego obywatela miasta Radomia Józefowi Grzecznarowskiemu podejmowane były już w 2012 i 2013 roku. Wtedy to się nie udało. Dopiero w 2018 roku, a konkretnie 2 lipca, Rada Miejska ten tytuł byłemu prezydentowi Radomia przyznała. We wtorek natomiast odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której prezydent Radomia Radosław Witkowski i przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik wręczyli córkom Józefa Grzecznarowskiego, Danucie Grzecznarowskiej-Skrzypczyk i Halinie Szpilman, okolicznościowy grawer i medal. Czekaliśmy na to odznaczenie długo, ale akurat wypadło w stulecie Polski. Także to jest bardzo ważne, że to się wiąże właściwie z całą działalnością ojca. Od początku jego życia właściwie to stulecie było najbardziej istotne. I dziękujemy właściwie, że to jest teraz właśnie, 2018 rok, że to jest takie ważne. Wniosek o przyznanie tytułu Józefowi Grzecznarowskiemu złożyło radomskie SLD. Pod wnioskiem podpisało się ponad 1000 osób. Józef Grzecznarowski był prezydentem Radomia w latach 1927-1930 i 1938-1939. Po wojnie był m.in. prezesem Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.